Media pełne są buńczucznych zapowiedzi. Cóż to opozycja zrobi, jak będzie u władzy? Oczywiście, jak będzie. Więc póki co wolałbym zastanowić się, co by opozycja zrobiła, gdyby u tej władzy cały czas była. Przepraszam, niech dzieci odejdą od komputerów. Będzie horror. Miało być tak pięknie. Koniunktura miła. Z Rosją pełny reset, jakaby nie była. Płynąc z głównym nurtem, z Scholzem i Macronem, moglibyśmy śniadać z każdym hegemonem. Robić za szatniarza lub obmiatać przyzbę. Może Lwów wydali za Białostoczczyznę? Klepanie po plecach, a panarze duże. Putin by zaśpiewał nam w Zielonej Górze. Ale coś się rypło. I niestety twierdzę, jeśli już zaśpiewa gdzieś, to w Norymberdze.